Dzień dobry, witam Was moi drodzy. Polimaty Plus to zwyczajowo moment, kiedy odpowiadam na Wasze pytania o ostatni odcinek i tym razem będziemy zajmowali się odcinkiem o słowach, które zmieniły swoje znaczenie w czasie. I być może mało logicznie, ale rozpocznijmy od pożegnania. A Ty umiesz się żegnać, dziewczynko? Tak! Do widzenia! Dlatego, że widz paluch24.pl pyta. Z tym żegnaniem to czemu powiedzenie krzyż na drogę jest powiedzeniem negatywnym i czy zawsze tak było? Nie do końca. Ksiądz Tomasz Jaklewicz, to jest zastępca redaktora naczelnego Głosu Niedzielnego, bardzo jednoznacznie stwierdza, że dawniej krzyż na drogę to całkowicie pozytywne błogosławieństwo. Po prostu mówiliśmy tak, aby komuś podróż szczęśliwie upłynęła. Jednak dzisiaj to stwierdzenie nie ma wyłącznie pozytywnego charakteru, a może przede wszystkim ma charakter negatywny. Jak na przykład... Co będziesz robił teraz? Nagrywał program. Jaki program? Mój. Jakie on ma cechy? Takie głównie to śmieszne. Śmieszne. Śmieszne, prześmiewcze takie bardziej. Czyli powodzenia Cię życzyć? Jakbyś mógł, no. Krzyż na drogę. Dlatego dzisiaj stwierdzenie krzyż na drogę raczej będzie odnosiło się do sytuacji, kiedy ktoś nam opowiada o swoich planach, a my nie do końca w nie wierzymy i również nie do końca tej osobie dobrze życzymy. Jednak pamiętajmy, że słowniki frazeologiczne notują oba znaczenia. To pozytywne i to negatywne. Dlatego wydźwięk stwierdzenia krzyż na drogę w 100% będzie zależał właśnie od kontekstu. Następna kwestia poruszana jest przez widza Rocket Optimus i mamy takie pytanie. A co Radku ze słowem celnik? W Biblii można często przeczytać, że w tamtych czasach celnik był osobą, która zbiera podatki. Obecnie używa się tego wyrazu jako określenie funkcjonariusza, którego możemy spotkać na granicy państw. 100% racja. Rzeczywiście dawniej była to osoba, która zbierała podatki. Dzisiaj celnik to osoba, która przede wszystkim pobiera cło właśnie na granicy. Dlatego mamy tutaj związek ze słowem cło z niemieckiego zoll, czyli kalka właśnie z tego języka. Jednak dawniej w staropolskiej mowie również istniało inne określenie, czyli myto, taka obowiązkowa opłata, którą należało uiścić wtedy, gdy chcieliśmy na przykład przejść przez teren należący do jakiejś osoby, czyli w tym przypadku do mytnika, dawnego celnika. I ślad tego myta, tego mytnika pozostał w języku polskim, bo kiedy mówimy, że chcemy coś przemycić przez granicę, to w rzeczywistości mamy na myśli, że chcemy ominąć cło. Kolejne pytanie zadaje Litka. A czy to prawda, że słowo Murzyn znaczyło kiedyś tyle, co ten zza muru, czyli po prostu obcokrajowiec? Jeśli to prawda, jak to się stało, że słowo to określa dziś wyłącznie czarnoskórych mieszkańców Afryki? Takie znaczenie byłoby kompletnie rewolucyjne. Ja się nigdy z takim znaczeniem nie spotkałem i niestety nie udało mi się do takiego dotrzeć. Zdaniem historyk języka polskiego Mirosławy Siuciak mamy tutaj do czynienia z klasycznym zapożyczeniem, które jest obecne w języku polskim od około XIV wieku. I co tutaj się stało? Wzięto po prostu łaciński przymiotnik maurus, czyli czarny, i tak wprowadzono go do języka polskiego. Jednak dzisiaj o to słowo Murzyn, mamy całkiem duży spór, bo z jednej strony mamy ludzi, którzy twierdzą, że jest to słowo obraźliwe i powinniśmy raczej używać innych określeń, ale po drugiej stronie są ludzie, którzy twierdzą, że jest to określenie neutralne i do nich na przykład należy profesor Ireneusz Bobrowski. Natomiast ja tutaj zalecam taki całkiem dobry test, który dobrze wykazuje, czy jest to słowo neutralne, czy może negatywne. Dlatego, że kiedy łączymy wyraz Murzyn z przymiotnikami pozytywnymi, jak na przykład przystojny Murzyn albo piękna Murzynka, to wszystko jest w porządku. Natomiast kiedy byśmy wzięli inne, absolutnie słusznie nieakceptowalne słowo, czyli czarnuch, to nawet kiedy powiemy przystojny czarnuch, to w żaden sposób nie będzie to pozytywne określenie. Natomiast taki problem nie występuje przy okazji słowa Murzyn, więc możemy domniemywać, że jest to określenie całkowicie neutralne. Ostatnią kwestię porusza widz DiamenXD. Radosławie, strasznie ciekawi mnie przeszłość słowa paciorek. Czy mógłbyś rozjaśnić trochę mój umysł w Polimatach Plus?
No, jak mógłbym przejść obojętnie obok takiej prośby? Dzisiaj znamy powszechnie teraźniejszość słowa paciorek. Jest to określenie jednego z najśmieszniejszych i najpopularniejszych satyryków w tym kraju, ale ty pytasz o przeszłość, dlatego nią się właśnie zajmijmy. Dawniej pacierz wziął swoje znaczenie i samą nazwę od paternoster, pierwszych słów w łacinie, modlitwy Ojcze Nasz, bardzo ważnej modlitwy w świecie chrześcijańskim. Dlatego początkowo pacierzem określano wyłącznie tę modlitwę. Ale z czasem to znaczenie się rozszerzyło i tak zaczęto określać wszystkie modlitwy. Później w ten sposób mówiono na narzędzie, które jest przy takich modlitwach przydatne, czyli na różaniec, pacierz, paciorek. Przecież różaniec składa się z małych właśnie paciorków, koralików. Później komuś taki rozszerzający się różaniec zaczął w takim medycznym świecie przypominać kręgosłup, który ma poszczególne kręgi, które wyglądają niczym paciorki i właśnie tak nazywano kręgosłup, a w trakcie odmawiania różańca mamy pewien automatyzm, dlatego w ten sposób nazywano kiedyś windę, która jeździ nieustannie bez zatrzymywania się. Natomiast to słowo paciorek jest bardzo bogate, jeśli chodzi o znaczenia, dlatego że nawet określano tak jednostkę czasu, to było mniej więcej 25 sekund, które wystarczyło na odmówienie jednej modlitwy. Natomiast jeśli chodzi o inne słowa, to Waszą uwagę kieruję na link znajdujący się w opisie, dlatego że znajdziecie w artykule na polimaty.pl więcej słów, które zmieniły swoje znaczenie w czasie. A ja tymczasem Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. No i do zobaczenia następnym razem. Obudź ciekawość świata i subskrybuj Polimaty. Sprawdź również inne odcinki oraz odnośniki, które umieściliśmy w opisie.